Chodźcie trochę do mnie. Shelly, Shelly, chodźcie do mnie. Nathan, chodźcie, zróbmy face to face. To w oktagonie. Ale obstrajtu, ale obstrajtu. Ale obstrajtu. Panowie, chodźcie bliżej, zróbmy wam face to face. Macie drabinę dla Piotrka Szeligi, żeby mi w oczy patrzył? Panowie, pamiętajcie, za 5 dni macie bardzo ważny pojedynek, także skupmy się na tym. Widzisz? Tu się bronię. I spróbuj tą prawą coś zrobić. Prawą ręką spróbuj. Sprawdzałem się. Zasięg. Nie chciałem cię uderzyć, nie chciałem cię uderzyć. Tak uderzyłem. Chodź, chodź, chodź. Zrobiłem tak, nie chciałem cię uderzyć. Panowie, podejdźcie blisko, ręce przy sobie. Ja bym mu krzywdy nie zrobił, ja go lubię nawet trochę. Ja bym mu krzywdy nie zrobił. Mówiłem, nie chciałem cię uderzyć. Czuję to napięcie, jak serce bije. To jest... Ej, ale tylko mu było widać, jak mu to. Ja myślałem, że tylko Arkowi tak. To jest pierwsza taka walka w historii freak fightów, kiedy zawodnik będzie bił się z jedną ręką. Ale słuchajcie, ja go teraz nie będę bił. Wszystko się, kurwa, zacznie i skończy w oktagonie. Także spokojnie. Skończy to się twoje życie, kolego. Skończy się twoje życie. Jeżeli chcecie... Nie wyprowadzisz mnie z równowagi już. To nie te czasy. To jest moja gra, pamiętaj. A ty jesteś, kurwa, na mojej planszy. Jeżeli chcecie zobaczyć to starcie, kupujcie pay-per-view fame.tv, fame20. Proszę. Chciałem powiedzieć, Piotrek, że przepraszam za to, że zrobi ci taki uszczerbek psychiczny niedługo na pewnej niespodziance, która będzie. Taki uszczerbek psychiczny, ojejku. Jak sobie Piotruś wtedy poradzi w klaterce? Jak sobie poradzi w klaterce, powiedz? Bez żony trenera. Jak sobie poradzi w klaterce? Dobra, panowie, i do publiczności i wracamy na miejsca. Słuchajcie, Shelly, Nathan Marson, wielkie brawa. Dziękujemy. Michał, na kim ciąży większa presja? Czy...